Zaczęło się od pomysłu, chęci działania i pomocy. Rok temu dzięki temu człowiekowi, Rafałowi Kardży z Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zainicjowano pierwszą edycję akcji Zeszyt dla Uczniaka. W tym roku spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem i w konsekwencji ponad 50 rodzin skorzystało z akcji. Najbardziej potrzebujące dzieci obdarowano nową i kompleksową wyprawką szkolną. Nam się udało zorganizować kilka takich eventów towarzyszącym tej akcji, na przykład u naszego głównego partnera, Centrum Handlowe Jantar. Tam się udało zrobić taki mini mały finał. Ja stałem wraz z moimi wolontariuszami, współpracownikami, zawodnikami z klubu. Staliśmy i zbieraliśmy do koszy, chętnie ludzie wrzucali, za to dziękujemy. Też był taki mały event, spotkaliśmy się wszyscy na placu Jakuba Wejhera. Poszliśmy do sklepów z artykułami szkolnymi, również tam zrobiliśmy duże zakupy z grupą blisko 20 osób. Także ta akcja była o wiele bardziej bogatsza niż w zeszłym roku. Zeszyty, piórniki, tornistry zbierano dla najuboższych od czerwca do września. Oczywiście dalej można przynosić przybory szkolne dla potrzebujących do organizatorów akcji, czyli Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Szczegóły oraz kontakt znajduje się na stronie www.zeszytdlauczniaka.pl. Większość darów rozdzielił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ale wyprawka szkolna trafiła także do rodzin z Gościcina oraz Luzina.